Dzień dobry, Katarzyna Stypuła, rozaria.pl. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Mieliśmy miesięczną przerwę, ale spowodowana była ona pracami okulizacyjnymi w szkółce, bardzo wytężonymi i w tym roku musieliśmy rozplanować, zaokulizować również te wszystkie nowości, odmiany licencyjne, które chcemy, żeby trafiały do Was cyklicznie w kolejnych latach, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że będą się pojawiały coraz to nowe i nowsze odmiany dostępne dla Was. A teraz wracamy już tutaj na ziemię, do Różany Hrabat, bo mamy sierpień i kilka niezwykle istotnych zabiegów, o których chcę Wam powiedzieć w tym odcinku. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pierwszy i najważniejszy zabieg, który musicie wykonać teraz w sierpniu, jeśli zależy Wam jeszcze na kolejnych pięknych falach kwitnienia, to oczywiście ogławianie. I jeśli w poprzednich, wcześniejszych sezonach, takich jak koniec czerwca i lipiec, mogliście sobie tym ogławianiem regulować wysokość krzewów, tak teraz już nie ścinamy tych krzewów mocno, dlatego że nie zależy nam na ponownym, mocnym wypuszczaniu długich pędów, które to nie zdążyłyby zdrewnieć przed jesienią, zimą, a więc mogłyby spowodować to, że nam roślina nadmarznie, ewentualnie nawet cała przemarznie. Tak teraz ogławiamy, ale ścinamy tylko i wyłącznie takie grona wysoko, co zresztą widać, jak róża zawsze ponowne, świeże, nowe pędy kwiatowe wypuszcza z tych najbardziej wysoko położonych swoich oczek. Dlatego teraz ogławiając, ogławiamy tylko jak najbardziej tuż pod gronem kwiatowym, które nam przekwitło, co spowoduje szybsze zawiązanie nowych pędów kwiatowych, szybciej nasze róże zakwitną i właśnie o to nam chodzi, dlatego że teraz nie mamy już tak długiej ilości czasu, bo jeszcze troszkę będą już ponownie zimne noce, będzie krótszy dzień, no i na pewno to wszystko będzie zmierzało do takiego jesiennego przystopowania, dlatego teraz już nie wykonujemy mocnych cięć, a tylko i wyłącznie ogławiamy róże tuż pod przekwitniętymi kwiatostanami. Kochani, ten zabieg ogłowienia jest niezwykle istotny, bo większość z naszych róż jest teraz w takiej fazie, kiedy już przekwita. Jeśli teraz jeszcze przytniemy takie przekwitnięte grona, być może sprawimy to, że te róże zakwitną, zdążą wypuścić jeszcze ponowne pąki kwiatowe i zdążą zakwitnąć w tym sezonie. Oczywiście dotyczy to tych wszystkich róż, których to kwitnienie już teraz się kończy, jest już w takiej fazie prawie kończącej. Oczywiście nie mówimy o tych odmian, które kwitną jeden raz, tak jak alchimist, która kwitła nam bardzo wcześnie wiosenną porą i no niestety jest to odmiana, która nie powtarza tego kwitnienia. Musimy mieć to na uwadze, więc zawsze jeśli wybieramy róże do naszego ogrodu, czytajmy opisy, żebyśmy potem nie byli zawiedzeni, żebyśmy mieli tą świadomość, czy dana róża powtarza kwitnienie, czy też nie. Ale tak jak tutaj usuwamy te przekwitnięte wszystkie grona i miejmy nadzieję, że jeszcze kolejne fale będą, bo tak jak widzę, już róża sama z siebie również zaczęła wypuszczać nowe, młodziutkie pąki, co bardzo dobrze rokuje, bo podejrzewam, że naprawdę ta trzecia fala jeszcze w tym roku nam się na wielu odmianach zdarzy. Oczywiście w przypadku odmian, które dopiero widzimy, że rozpoczynają te swoje kwitnienie, nie robimy tego cięcia, bo niektóre odmiany po prostu dłużej wchodzą w tą fazę rośnięcia, później o wiele zaczynają kwitnąć, tak jak na przykład niektóre odmiany okrywowe, więc tutaj w tym przypadku na pewno nie spowodujemy tego wysypu trzeciej fali, po prostu dajmy im spokojnie zakwitnąć jeden raz i teraz wypuścić, zakwitnąć powtórnie, a więc będziemy mieli tutaj tą drugą falę, ale najczęściej również gwarantują nam te odmiany długie kwitnienia, więc jeśli to będzie drugi raz kwitnienia, to jednak ono też będzie trwało i będzie dość długie. Kochani, mamy kolejne dni trwających upałów. W tym roku mamy wyjątkowo suche, bardzo słoneczne i bardzo właściwie upalne, można powiedzieć, lato. Co zresztą widać, spójrzcie, tutaj u nas w okolicy naprawdę tego deszczu brakuje niesamowicie w tym roku. Zresztą widać to, kiedy rolnicy wykonują jakieś prace na polach, bo po prostu mamy ogromne tumany kurzu. I miejcie to na uwadze, jeśli teraz Wasze róże rozpoczynają to drugie kwitnienie, tak jak tutaj odmiana angielka Lemon Parody. Spójrzcie, jak dzisiaj biednie, smętnie zwiesiła swoje pąki kwiatowe. Niestety, pamiętajcie o tym, że wiele odmian tak będzie reagowało na niedobory wody, a więc
rzadziej, ale bardzo obficie pamiętajcie o podlewaniu. Oczywiście nie po liściach, nie na krzew, tylko tak jak zawsze uczulam pod krzew, bardzo wczesną, poranną, ewentualnie wieczorową porą, jeśli nie możecie inaczej, ale pamiętajcie, że przede wszystkim najważniejszym takim składnikiem, jakiego potrzebują Wasze róże, to jest woda. Wtedy róża jest pełna wigoru, bardziej odporna i na choroby grzybowe, zwłaszcza w tym roku mączniaka prawdziwego, bo to właśnie z powodu niedoboru. Najczęściej atakuje on nasze właśnie listki, czyli rozwija się. No i oczywiście również musicie kontrolować wszystkie swoje krzewy różane, bo w takim gorącym, suchym, upalnym czasie potrafią atakować również przędziorki. A więc ciągle, nieustannie miejcie jeszcze oko, zerkajcie na swoje różane krzewy, czy nie atakują ich teraz jakieś szkodniki, bo może w takie upalne dni mniej mamy tego wysypu i mniej widzimy mszycy, ale przędziorki lubią właśnie taki czas, jak teraz mamy dookoła. Czyli bardzo suche, gorące, upalne lato. Kochani, i ostatni bardzo ważny zabieg, jaki wykonujemy w sierpniu, to oczywiście odchwaszczania. To dlatego, że teraz wysiewają nam się sierpniowe, jesienne chwasty, tak zwana jasienina, i musimy je usunąć. To pozwoli nam przede wszystkim napowietrzyć znowu glebę. Jeśli gleba zostanie spulchniona, to oczywiście przerywamy to szybsze oddawanie wody, wilgoci do powietrza, co jest bardzo ważne, bo niestety w takich upałach, które teraz mamy, wszystko szybciej przesycha, a więc spowoduje nam to szybsze, dłuższe zatrzymanie przede wszystkim wody w glebie, co jest niewątpliwą zaletą. Odchwaszczenie, kolejny atut, czyli to, że róże nie będą rosły w chwastach, a więc nie będzie tej zalegającej wilgoci nisko, skąd najczęściej zaczyna nam się choroba grzybowa, najczęściej czarnoplamistość. No i oczywiście ponownie wróci nam estetyka na rabatach, a więc róże będą znowu wyglądały elegancko na takich zadbanych, wyplewionych rabatach. No a kolejna rzecz to chyba po prostu to, że wykonując takie zabiegi, przynajmniej w moim wypadku, jest to zabieg naprawdę relaksacyjny. Więc jeśli lubicie troszkę z myślami uciec przy takich pracach ogrodniczych, to wydaje mi się, że takie plewienie i przywracanie świetności całemu ogrodowi naprawdę nie robi nam krzywdy. Dziękuję Wam za ten dzisiejszy odcinek. Powiedzieliśmy sobie o tych wszystkich najważniejszych aspektach, na które zwracamy uwagę jeszcze w sierpniu. No i oczywiście cieszymy się ponownie kwitnieniem, bo rok mamy naprawdę niesamowicie dedykowany różom, a więc upalne, gorące, piękne słońce, a róże właśnie takie temperatury lubią. I cieszmy się nadal ich kwitnieniem i miejmy nadzieję, że kolejne dni będą dla nas wszystkich udane. My mamy oczywiście nadzieję, że już wkrótce jednak przyjdą deszcze, bo chcemy, żeby te korzenie w szkółce były lepiej opite, bo jak zwykle czeka nas jesienią kopanie jesiennej szkółki, ale Wy możecie nadal cieszyć się z różami w swoich ogrodach, tym kwitnieniem, które mam nadzieję będzie jeszcze przełom sierpnia, września, październik, nadal równie obfite i piękne jak do tej pory tego lata. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia wkrótce.